Na gorąco z Gazprom Areny po ostatnim spotkaniu fazy grupowej reprezentacji Polski. Biało-czerwoni żegnają się z Euro 2020. Porażka 2-3 ze Szwedami oznacza, że kończymy ten turniej tylko z jednym punktem. To niestety najgorszy wynik w historii turniejów finałowych reprezentacji Polski, łącznie z tym z Euro 2008. Ekipa Paulo Souzy walczyła, ale to było za mało. I teraz czas na krótkie podsumowanie w Euro Insiderze tego, co działo się dzisiaj w Sankt Petersburgu, a także przez cały turniej. Zapraszam. Na początek zapraszam Was oczywiście również do komentowania, do wyrażania swoich opinii na temat tego spotkania, na temat występu biało-czerwonych podczas Mistrzostw Europy, tak bardzo nieudanych dla tej ekipy. Przypomnijmy, porażka ze Słowacją, heroiczny remis z Hiszpanią, który dał sporo nadziei, no i ostatecznie też porażka ze Szwedami, choć do końca walczyliśmy jeszcze tutaj o dobry rezultat, ale no, jak już sami doskonale wiecie, on się nie wydarzył i kończymy zmagania w fazie grupowej zaledwie z jednym oczkiem na koncie. Co tu się właściwie wydarzyło? Wydarzyło się to, co już widzieliśmy w ostatnich kilku spotkaniach reprezentacji Polski, mianowicie fakt numer jeden. Znów potknęliśmy się bardzo łatwo w obronie. Znów popełniliśmy taki karygodny, indywidualny błąd. To była właściwie degrengolada w defensywie na początku tego spotkania. Druga najszybsza zdobyta bramka w historii Euro Emila Forsberga. No i tam po prostu kilku piłkarzy no, nie stanęło na wysokości zadania i Forsberg pokonał Wojciecha Szczęsnego. Otworzyliśmy znowu wynik meczu niekorzystnie dla siebie i musieliśmy gonić. Goniliśmy w całkiem przyzwoity sposób. Oczywiście było sporo niedokładności, to wszystko opierało się na niecelnych dośrodkowaniach, ale powiedzmy, że utrzymywaliśmy się przy piłce, staraliśmy się Szwedów zepchnąć, co oni też lubią, na własną połowę, no ale swoją okazję stuprocentową absolutnie mieliśmy. To był Robert Lewandowski i dwukrotny strzał w poprzeczkę, zwłaszcza ta dobitka, to była absolutnie sytuacja nieprawdopodobna. Potem jeszcze uderzenie Piotra Zielińskiego obronione przez golkipera Szwedów, no i w zasadzie z jakimiś minimalnymi nadziejami, że uda się ten wynik odwrócić, schodziliśmy na drugą połowę. Później od razu gong od naszych przeciwników i zaczęła się ta nieprawdopodobna gonitwa gdzieś spowodowana czy sprowokowana przez samego kapitana, który wziął na plecy właściwie całą drużynę i cały ten wynik, zdobył dwie bramki, kończy turniej z trzema trafieniami. Na pewno nie można już mu powiedzieć, że w mundialach czy mistrzostwach Europy jest nieskuteczny, czy strzela mało goli. No ale to i tak było za mało, żeby tylko jego nazwisko wyświetlane na tablicy, tutaj chociażby na Gazprom Arenie, nas zbawiło. Przede wszystkim nie zbawiła nas gra w obronie. Byliśmy w obronie po prostu jedną z najsłabszych drużyn tego turnieju. Stracić 5 goli w 3 meczach, no to jest jednak niedopuszczalne. 6 goli, przepraszam, w 3 meczach to jest jednak niedopuszczalne, a generalnie tych bramek bardzo dużo tracimy za kadencji Paulo Souzy. To jest aż 8 w 8 meczach, 14 bramek. O tak, 1,75 to jest jego średnia. Jedna z najgorszych od kilku dobrych dekad. Gorsza nawet od Franciszka Smudy, który w 2010 roku w takim obwoźnym, bym powiedział, stylu z reprezentacją Polski mierzył się w serii spotkań towarzyskich i tych bramek tracił 1,6 na mecz. Zatem defensywa, defensywa, defensywa. Przyjechaliśmy na Euro z bagażem, z workiem prezentów, które rywale po prostu wykorzystywali. Byliśmy takim świętym Mikołajem naszej grupy. Przede wszystkim to, co działo się ze Słowacją, doskonale pamiętacie. To pierwszy gol zawalony przez Jóźwiaka i Bereszyńskiego, to później czerwona kartka Grzegorza Krychowiaka i także błędy indywidualne przy stałych fragmentach gry, jak chociażby przy trafieniu Milana Skriniara, no a potem odbudowa, powiedzmy, z Hiszpanami, choć przy bramce też popełniony indywidualny błąd, chociażby Tymoteusza Puchacza, no ale to, co stało się tutaj w Szwecji, gdzie mieliśmy wyjść skupieni, nabuzowani, gotowi na walkę właściwie na śmierć i życie, to był mecz przecież o
o wszystko, no to zaczęliśmy najgorzej jak mogliśmy, jak już w drugiej minucie tracisz gola, no to wszystko nie układa się to tak, jak byś oczywiście tego chciał, więc defensywa to było coś, czego nigdy nie zaczął dobrze układać Paulo Sousa i ta defensywa właściwie cały czas była przez jego kadencję dotychczasową bardzo dziurawa. Problem z czasem, bez wątpienia dla selekcjonera, tutaj kamyczek do ogródka pewnie należy się też Zbigniewowi Bońkowi, że tak późno zmienił trenera reprezentacji Polski i że ta zmiana spowodowała, że on pewne rzeczy musiał poznawać bardzo na gorąco, że te personalia właściwie poznawał także umiejętności, na co ich stać w konkretnej taktyce, w konkretnych ustawieniach, w konkretnych przygotowaniach, to wszystko wychodziło gdzieś tam na CITO, tak? Najpierw w marcu, a potem podczas przygotowań w Opalenicy, czy już później w Sopocie. Druga taka ważna rzecz, i to też jest na konto, myślę, Paulo Sousy, plan A selekcjonera często nie działał tak dobrze jak plan B. To, co sobie ułożył na start meczu, to było coś nietrafionego. Zaczynaliśmy źle spotkanie, także, tak jak wspomniałem, po błędach indywidualnych, ale także gdzieś te personalia czy konkretny plan na mecz nam jednak nie wychodził. Dopiero po korektach się budziliśmy. Przypomnijcie sobie, to tak było z Węgrami, tak było z Anglią, tak było chociażby ze Słowacją w przegranym spotkaniu, czy nawet w tym dzisiejszym meczu na Gazprom Arenie ze Szwedami. Dopiero gdy Paulo Sousa sobie poukładał pewne sprawy w głowie na gorąco, to plan B dawał taki skutek, że chociażby, no to jest taki wniosek, za jego kadencji nigdy nie przegraliśmy drugiej połowy. Także to też trzeba gdzieś wziąć pod uwagę. Defensywa, czas, a także jednak nietrafiony plan A Paulo Sousy. Możemy się zastanawiać, czy to jest taktyka, czy to są nazwiska konkretne na niektóre pozycje, ale to nie do końca zdało egzamin. Nie można Polakom na pewno odmówić waleczności. Widać, że oni chcieli, widać, że oni walczyli tutaj do ostatnich 9 minut, gdzie cała drużyna właściwie rzuciła się do ataku konsekwencją. Gdzieś była pewnie ta trzecia bramka, gdzie już byliśmy bardzo mocno frywolni gdzieś w obronie. No ale to już później nie miało żadnego znaczenia. Teraz pytanie, co dalej? Czy ufamy Paulo Sousie? On kończy eliminację, być może przedłuża kontrakt? Nie wiem, mówił o tym, że chce poukładać naszą mentalność, że chce ją zmienić, że chce zmienić styl gry. Gdzieś pewne zalążki tego wszystkiego widzieliśmy, ale na pewno to nie był plan skończony. Na jego oczywiście obronę nie działają wyniki, bo są najgorsze bodajże od ponad 60 lat. Jeżeli wygrywasz w 8 spotkaniach tylko z Andorą, no to jest coś jednak nie tak. Jeżeli tak byśmy skończyli w ogóle rok zwycięstwem tylko z Andorą, to byłaby to najgorsza historia selekcjonera, no chyba od właściwie zawsze, więc pytanie się pojawia takie, czy Paulo Sousa zostaje, na jak długo zostaje, czy tylko wypełnić kontrakt do eliminacji. Zbigniew Boniek powiedział, że po Euro go nie zwolni, ale ostatecznie ta decyzja nie będzie należała do niego, tylko do nowego, przypomnijmy, prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, który zostanie wybrany w połowie sierpnia. To będzie Marek Koźmiński albo Cezary Kulesza, więc no, gdzieś mam takie przeczucie. Marek Koźmiński zostawia Paulo Sousę na jesienne eliminacje, a Cezary Kulesza będzie chciał bardzo mocno wejść do federacji i postawić gdzieś swój stempel, ale być może będę się mylił. W każdym razie na tym etapie trzeba sobie powiedzieć jasno, że zmiana na Sousę no jednak nie wypaliła. Turniej to przede wszystkim wyniki. Turniej to przede wszystkim obrona, która trzyma cię w nim bardzo długo. Przekonała się o tym m.in. drużyna Adama Nawałki, która we Francji broniła świetnie, straciła tylko 2 gole, była jedną ze szczelniejszych defensyw obok Niemiec, najszczelniejszą właściwie obok Niemiec, aż do ćwierćfinałów drużyną i mogłeś grać przeciętnie, bo ja pamiętam mecz z Irlandią Północną, mecz otwarcia, to nie było widowisko niesamowite, ale jeżeli dobrze bronisz i wykorzystujesz jedną, dwie sytuacje, to po prostu jesteś w turnieju i po
odczuwasz sobie powoli te punkty. Tutaj tego nie było. Tutaj było jednak cały czas gonienie za wynikiem. Właściwie w każdym meczu coś musieliśmy naprawiać. I nawet jeśli faktycznie, nie wiem, Robert Lewandowski dostał to większe wsparcie z przodu, no to gdzieś suma zysków i strat wychodzi jednak po stronie strat. I tak jak mówię, nie wiem, czy nazywać to eksperymentem, ale na tę chwilę wyniki, styl może nie do końca, ale wyniki przede wszystkim no, nie bronią ani tej drużyny, nie bronią też Paulo Souzy. Oczywiście Portugalczyk nie wyjdzie na boisko i nie przekrzywi głowy Roberta Lewandowskiego, żeby skierował w tej świetnej sytuacji piłkę do bramki. On nie poprawi ustawienia obrony tak na cito na boisku, trochę jak w grze, nie poprawi ustawienia, nie wiem, Kamila Jóźwiaka, którego łatwo dzisiaj przeskoczyła piłka w tej pierwszej sytuacji, nie poprawi dośrodkowania w 2 tygodnie, nie wiem, Tymoteusza Puchacza, czy z drugiej strony też Jóźwiaka, czy innych skrzydłowych. Nie chcę się też już teraz skupiać stricte na konkretnych ludziach. W każdym razie, oczywiście, on odpowiada za plan, ale też myślę, że zabrakło nam ogólnie jakości. Dysproporcja między niektórymi pozycjami w tym zespole jest jednak bardzo duża. Tak jak mamy liderów typu Glik, tak jak mamy oczywiście Roberta Lewandowskiego, który może sytuację zmarnować, ale później strzela no jedną z piękniejszych goli tego turnieju, nad którym zachwyca się, rozpływa się Romelu Lukaku, ale mamy też dziury, mamy gdzieś miejsca, w których trzeba szyć, po prostu, mówiąc wprost, pewnie taki Puchacz, nad którym też nie chcę tutaj się specjalnie wyżywać, ani nad żadnym innym z piłkarzy, wskakuje nagle do reprezentacji i staje się jej podstawowym zawodnikiem. Chwała mu za to, ale myślę, że w niektórych momentach troszkę tej jakości brakowało i tak jak mówię, brakowało też innym zawodnikom, którzy popełniali te błędy indywidualne, jak nie wiem, chociażby też Bartek Bereszyński w tym spotkaniu ze Słowacją, gdzie na spółkę z Jóźwiakiem został łatwo ograny, więc można by tu wymieniać te dziury jakościowe, ale jest ich całkiem sporo. Mamy piłkarzy gdzieś na światowym poziomie, jak Lewandowski, Szczęsny, pewnie na europejskim jest też i Krychowiak, i Glik cały czas w kadrze daje bardzo dużo, ale myślę, że ta dysproporcja i suma ogólna no była jednak za mała, choć niedosyt mimo wszystko moim zdaniem pozostanie. Niedosyt tego pierwszego meczu, który zwyczajnie ze Słowacją powinniśmy wygrać, ale no tak się ten scenariusz ułożył, że po czerwonej kartce, po tym błędzie przy stałym fragmencie gry nie byliśmy już w stanie tego wszystkiego odkręcić. Później to już było ratowanie, to już była resuscytacja tej drużyny, to było danie sobie nadziei z Hiszpanami. Te nadzieje no, zostały bardzo mocno wpompowane w tę drużynę przed meczem w Sankt Petersburgu. I znów na koniec to wszystko no, super siadło. W drugiej minucie, jeżeli dostajesz takiego gonga, to cierpisz i choć piłkarze, tak jak mówię, walczyli, byli zaangażowani, to na koniec nie wystarczyło. Szwecja wygrała to spotkanie 3-2, jako lider opuszcza naszą grupę, a my się pakujemy i niestety jedziemy do domu. Dajcie znać, co sądzicie o występie reprezentacji Polski. Gdzieś zróbcie to, myślę, z głową, niekoniecznie inwektywami, ale jakimiś takimi celnymi przemyśleniami, przeanalizowanymi gdzieś swoimi opiniami. To, myślę, będzie o wiele bardziej wartościowe. Subskrybujcie cały czas nasz kanał, bo myślę, że będziemy kontynuować vlogi po Euro 2020, nawet jeśli już nie będą dotyczyły stricte kadry, ale o tym za jakiś czas. Także dziękuję Wam za Euro 2020 z reprezentacją Polski. Nie tak to miało być, ale pewnie się jeszcze tutaj zobaczymy. Także łapki w górę, subskrypcja, dzwonek i przede wszystkim też Wasze komentarze. Polska poza Euro 2020. Resztę oglądamy już sprzed telewizora. Ja już Wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia.